Witajcie, przyjaciele. Pastor poprosił mnie, żebym przedstawił gościa, którego mam przywilej wam dzisiaj przywieźć. Jest też dla mnie wieloletnim moim przyjacielem, jest moim mentorem, który wiele w moim życiu zmienił, który wiele mnie w życiu nauczył. Nazywa się James Sidney Watson, pastor James Sidney Watson. Wiecie, w tym roku mija 20 lat, od kiedy wspólnie poznaliśmy się i zaczęliśmy pracować. Właściwie ja zacząłem się uczyć, a on zaczął tu przyjeżdżać i tak to trwa do dzisiaj. Często prowadzimy różnego rodzaju konferencje, zjazdy, może coś więcej powiem o nim. Jest dobrze po 70 i bardzo malutko przed 80, myślę, że tyle wystarczy. Jest ojcem trójki dzieci, dziadkiem sześciorga wnucząt i pradziadkiem piątki wnucząt. Był pastorem w okolicach Houston w zborze Assembly of God, który się nazywał Deer Park Assembly of God. Tam go poznałem, dla mnie wtedy już, wiecie, zrobiło wrażenie to, że zbór mógł wykupić centrum handlowe i otworzyć tam takie miejsce, gdzie ludzie przychodzili uwielbiać Boga, modlić się. Wiem, że też pastor Watson pastorował zborowi w San Antonio wcześniej, przed tym, zanim przeszedł do Houston. Ale to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to było, kiedy przeszedł na emeryturę parę lat temu, to już z 10 lat temu gdzieś było. I właściwie, wiecie, większość ludzi na emeryturze idzie i i odpoczywa, i zasłużyli na to, i trudno mieć pretensje, prawda? No, to po to jest. Ale ten człowiek jest inny, postanowił, że przeszedł na emeryturę po to, żeby założyć nowy zbór. I założył nowy zbór w miejscowości Dickinson w Teksasie, gdzie mieszka również koło Houston. I wiecie, to jest dzisiaj dość duży zbór, który Pan mu bardzo pobłogosławił. Okazało się, że trafił na miejsce, gdzie normalnie aż się prosiło o kościół. I takiego to macie gościa. Był wcześniej też w Radzie, jeśli chodzi o południowy okręg Assembly of God w Teksasie. Był jednym z sekretarzy Assembly of God. Ja go cenię przede wszystkim za miłość do Jezusa, miłość do ludzi, do Kościoła. Jeśli możecie, przywitajcie gorąco pastor James Sidney Watson. Good evening. Dobry wieczór. It's so good to be in Ustron. Jak dobrze być w Ustroniu dziś wieczorem. At last, a city I can say. Wiecie, ostatnie miejsce, jakie mógłbym powiedzieć. I cannot say where we were. Nawet nie potrafię wypowiedzieć miasta, gdzie byliśmy razem. Czechowice, Dziedzice. But thank you for being such a good interpreter. Ale dziękuję, że tam mnie, bracie, tłumaczyłeś w Czechowicach. And thank you, pastor, for the invitation. Pastorze, tonight. Tobie dziękuję, żeś mnie dziś zaprosił tutaj. Thank God we are Pentecostal. Dzięki Bogu, że jesteśmy zielonoświątkowcami. I don't speak Polish. Ja po polsku nie mówię. But I heard enough. Ale słyszę dość. To know this is a Pentecostal. Żeby church. Powiedzieć, że to jest kościół pięćdziesiątniczy, czy zielonoświątkowy. A place where the Holy Spirit is welcome. Miejsce, gdzie Duch Święty jest mile widziany. And expected. I oczekiwany. I look for him to come into this service. A o, ja patrzę, czekam, żeby i dzisiaj na tym nabożeństwie był tu. I believe he wants to speak to us. Ja wierzę, że Duch Święty chce do nas przemawiać. And I believe he wants to speak through us. I wierzę, że przez nas chce mówić. Thank God he has not lost his voice. Dzięki Bogu, że Bóg nie stracił głosu. Many people say, bo wielu ludzi mówi, when God finished with the Bible, że kiedy Bóg zakończył swoje dzieło nad Biblią, he stopped speaking. Przestał mówić. But Pentecostal people know better. Ale ludzie, zielonoświątkowi, ludzie pięćdziesiątnicy wiedzą lepiej, he gave us his word, że Bóg dał nam swoje słowo. And thank God he gave us his spirit. Że dał nam swego ducha. And the Bible says, i Biblia powiada, that the Bible speaks, że Biblia mówi, and the Spirit speaks, i że Duch mówi, and the Church speaks, i Kościół mówi. Thank God for Pentecost. Dzięki Bogu za pięćdziesiątnicę. I want to talk tonight. I dzisiaj wieczorem chciałbym do was mówić about worship in spirit and in truth. Na temat uwielbiania Boga w duchu i w prawdzie.
There's one verse. Jest jeden werset. John chapter 4, verse 23. 23 werset w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie mamy napisane, lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i prawdzie, takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Jesus said that true worshipers, on mówi, że prawdziwi czciciele would worship God, będą uwielbiać Boga in spirit and in truth. W duchu i w prawdzie. We can do that tonight. I dzisiaj możemy to czynić. That did not stop with the book of Acts, to nie zakończyło się na Księdze Dziejów Apostolskich, or Second Corinthians, albo na drugim liście do Koryntian, or even the book of Revelation. Ani nie zakończyło się na Księdze Objawienia. God the Holy Spirit still Bóg, Duch speaks Święty today. Ciągle dzisiaj mówi. If we will let him, jeżeli Mu pozwolimy, it's up to us. Bo to przecież od nas zależy. Someone says, where is the Holy Spirit? Czasami ludzie mówią, no gdzie jest Duch Święty? I know where he is. Ja wiem, gdzie jest Duch Święty. He is wherever I am. On jest tam, gdzie ja jestem. He is wherever we are. On jest tam, gdzie my jesteśmy. He wants to fill us. On chce nas napełniać. And he wants to flow out of our lives. On chce lives. Przepływać przez nasze życie. And he does that. I czyni tak. When we worship in kiedy spirit. Kiedy uwielbiamy w duchu and in truth. I w prawdzie. I love the psalmist David. Ja kocham psalmy Dawida. He worshiped God. To on naprawdę uwielbiał Boga. He actively, intentionally worshiped God. On aktywnie, celowo uwielbiał Pana. He said, i powiedział, I will bless the Lord. Ja będę błogosławił Pana. I will bless the Lord. O, będę błogosławił Pana. He said, I'm determined to bless the Lord. O, zdecydowałem, jestem zdeterminowany, by błogosławić Pana. I have made up my mind to worship the Lord. Podjąłem w mych myślach, że decyzję, że będę czcił Pana. Let's look at that. Popatrzmy na to. It's in Psalm 34. Mamy to w Psalmie 34. He said, I will bless the Lord at all times. On mówi, że będę uwielbiał Pana. His praise will always be in my mouth. Że jego chwała, czy chwała dla niego będzie zawsze na mych ustach. My soul shall make her boast in the Lord. Moja dusza będzie się chlubić Panem. Oh, magnify the Lord. O, wywyższajcie Pana. Exalt his name. Czcijcie imię Jego. Those are words of worship. To są słowa uwielbiania. I said those are words of worship. Powiadam wam, że są to słowa uwielbiania. Those are words we can use. To są, these are words we can use. I to są słowa, które my możemy używać. I will bless the Lord. Ja będę błogosławił Pana. I will magnify. Ja będę wywyższał Pana. In John chapter 4. I w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. You know the story very znacie well. Bardzo dobrze tą historię. Jesus met a woman at the well. Jezus spotyka kobietę przy studni. She was a Samaritan. Jest Samarytanką. And of course he revealed himself. I oczywiście on objawia jej siebie. By revealing what was in her life. Przez to, że objawia jej, co jest w jej życiu. And when she saw that he was someone special. I kiedy ona zauważa, że on jest kimś szczególnym. She said, "Where should we worship the Lord?" Ona zaczyna mówić, no a gdzie powinniśmy uwielbiać my Pana? The Jews say in Jerusalem. No, bo Żydzi mówią, że w Jerozolimie. But here we say in the Mount of Samaria. No, ale my uważamy, że na górze w Samarii. And Jesus said it doesn't matter where you worship. A Jezus mówi, nie ma znaczenia, gdzie to się będzie działo. It's how you worship. Ale jak to się będzie działo. Worship the Lord with all of your heart. O, czcijcie, uwielbiajcie Pana całym swym and sercem. Now worship him in the spirit. W duchu. Worship him in the spirit. Uwielbiajcie go w duchu. We can do that. I to możemy zrobić. It's our privilege. To jest nasz przywilej. Sometimes we misunderstand God. Czasami nie rozumiemy tu Boga. We think God is in Jerusalem. Wydaje się nam, że Bóg jest w Jerozolimie. We think God is on Sunday. Albo Bóg jest w niedzielę. We think God is when we get ready to die. Albo że Bóg jest wtedy, kiedy jesteśmy gotowi umierać. But God is everywhere. Lecz Bóg jest zawsze, and all the time. Cały czas, wszędzie. And wherever we are, i gdziekolwiek my jesteśmy, in the spirit, w duchu, we can worship możemy him. Boga czcić. A little girl one time, pewnego razu mała dziewczynka,
wrote a letter to God. Napisała list do Pana Boga. She said, "Dear God." I pisze w tym liście: "Drogi Panie Boże." I thank you for my baby brother. Ja ci dziękuję za mojego małego braciszka. But I prayed for a puppy. Ale ja się modliłam o szczeniaka. Many of us are just like that little girl. I wielu z nas jest takich trochę jak ta mała dziewczynka. We have prayed for just a little bit. Modlimy się o coś malutkiego. We have just expected just a little bit. I oczekujemy coś malutkiego. God has so much more, so much better. Nie oczekujemy czegoś więcej, czegoś lepszego. For you. Dla ciebie przecież. You don't have to pray for a puppy. Nie musisz się modlić o szczeniaczka. We can pray for great things. Możemy się modlić o większe rzeczy. And we can worship God. I możemy uwielbiać Boga. As a God who can do anything. Jako Boga, który może wszystko uczynić. Amen. Amen. I'm going to preach tonight on worship. I dzisiaj właśnie chciałem się z wami dzielić słowem o uwielbianiu. I hope you will join me. Mam nadzieję, że się do mnie dołączycie. I want us to really worship God. Chciałbym, byśmy byli prawdziwymi czcicielami Boga. That's why we're here. Oto jesteśmy po to tutaj. That's why we have this building. Po to jest ten budynek. When they turn the lights on in here, i kiedy zapalą tu światła, they're expecting people to come. To oczekują, że ludzie przyjdą. And to worship God. I będą tutaj czcić Boga. To glorify His name. Będą wywyższać Jego imię. To magnify the Lord together. Razem będą wywyższali Pana. That's why we're here. Oto po to tutaj jesteśmy. And when we worship God, i kiedy my uwielbiamy Boga, in spirit, w duchu, we will hear from heaven. To będziemy słyszeć z nieba. And our lives will be changed. Nasze życie będzie się zmieniać. Because we have worshiped God. Ponieważ uwielbiamy Boga. Not just with word. Nie tylko słowami. But we have worshiped Him. Lecz uwielbiamy Go spirit. W duchu. There's a great preacher, pastor in Argentina. Jest pewien wielki kaznodzieja, pastor w Argentynie. Carlos Ortiz. Carlos Ortiz. Has led a tremendous revival in that prowadził country. Tam niesamowite przebudzenie. And he pastors a great church. I jest pastorem wspaniałego zboru. He's a great preacher. Jest dobrym kaznodzieją. One Sunday morning he came to his pulpit. I pewnego poranku w niedzielę stanął za swoją kazalnicą. And he stood before that great congregation. I stał przed tą ogromną kongregacją, zgromadzeniem. He opened his Bible. Otworzył swoją Biblię. And he said. I powiedział tak. The message for today. Dzisiejsze moje przesłanie. Is love one another. Brzmi: miłujcie jedni drugich. He closed his Bible. Zamknął Biblię. And he sat down. I wrócił i usiadł. The people looked at each other. Ludzie się zaczęli patrzeć na siebie. He didn't say anything else. No, nic więcej nie powiedział. It was quiet. Cisza nastąpiła. After a few minutes he came back to his pulpit. Po paru minutach pastor wrócił za kazalnicę. He said, "My message for today." I mówi: moje przesłanie dla was na dziś. Is love one another. Miłujcie jedni drugich. And he sat down. I znowu poszedł i usiadł. Now people began to whisper. Teraz już ludzie zaczęli szeptać. What's happening? Co się dzieje? What's wrong? Co jest nie tak? He's not saying anything. Przecież nic nie mówi. A few moments he got back up again. Po jakimś czasie on znowu stanął za kazalnicą. And again. I znów. He said, "My message for today." Mówi: moje przesłanie na dziś. Is love one another. Miłujcie jedni drugich. Until we do that. A dopóki tego nie zrobicie. There's not going to be any more message. To nie będzie żadnego innego słowa. People looked at one another. Ludzie spojrzeli na siebie. Then they began to talk. I zaczęli rozmawiać. Then they began to pray. Zaczęli się modlić. Some were hugging one another. Jedni drugich zaczęli przytulać. One man talked to another man. Jeden mężczyzna rozmawiał z drugim. Took out his wallet. Wyciągnął portfel. And began to take money. I zaczął dawać tamtemu pieniądze. Give it to a man who was in need. Dawał człowiekowi, który był w wielkiej potrzebie. Some people were weeping. Inni ludzie zaczęli płakać. Some people began to sing together. A jeszcze inni zaczęli razem śpiewać. And all of a sudden, all of the congregation. I nagle całe zgromadzenie. There was a holy reaction to the word of God. Wiecie, taka święta reakcja na to słowo nastąpiła. When your pastor comes to this pulpit. Kiedy pastor staje za kazalnicą. He comes with a message from God. Przychodzi z przesłaniem od Boga. We are responsible to i jesteśmy odpowiedzialni za przyjęcie tego. Not just hear it, but nie po to, żeby usłyszeć, ale przyjąć. When the word of God is preached, kiedy Słowo Boże jest głoszone, there needs to be a holy reaction.
reaction. To musi być na to święta reakcja. Thank God for his word. Dzięki Bogu za jego słowo. Thank God for his truth. Dzięki Bogu za jego prawdę. And thank God for his presence. Dzięki Bogu za jego obecność. Every time we come to church. Każdy raz, gdy przychodzimy do kościoła. We have a promise from Jesus Christ himself. Mamy obietnicę od samego Pana Jezusa. You can't do any better than that. A to już nic lepszego niż to nie można przecież dostać. From Jesus Christ obietnicę himself. Od samego Pana Jezusa. He said, when two or three I on are mówi, gathered gdzie dwóch together, lub trzech zbierze się in my name, w moim imieniu, I am in the midst. Tam ja jestem pośród nich. Did you hear that promise? Czy słyszeliście taką obietnicę? Two or three, dwóch lub trzech in the name of Jesus, w imieniu Jezusa. And he is here. A On jest tutaj. Many years ago in San Francisco, wiele California. Lat temu w San Francisco, w Kalifornii. There was a little Catholic church. Był taki malutki katolicki kościółek. Not many people attended this. Niewielu ludzi tam przychodziło. The church had an old sexton who took care of the building. I mieli tam takiego staruszka kościelnego, który troszczył się o budynek. And he noticed every day at noon. I on wiedział, że każdego dnia po południu a homeless man. Przychodził bezdomny. An old ragged clothes. W starym, brudnym ubraniu. He would come down to the front of the church. Przychodził i stawał na przodzie kościoła. He did not kneel down. Nie klękał. But he stood. Ale stał. And he looked up at the crucifix on the wall. I patrzył na tego ukrzyżowanego na ścianie, na krzyżu Jezusa. Jesus hanging on the cross. Tam był Jezus przybity do krzyża. And every day he said the same thing. I każdego dnia patrzył na to i powtarzał. Every day at noon. Każdego dnia po południu. He came. I przychodził. He stood. Stał. And he said this. I mówił tak. Jesus. Jezu. It's Jim. To ja, Jim. And he would turn around and walk out. I wychodził. Finally one day the sexton told the parish priest. Któregoś dnia w końcu ten kościelny powiedział do proboszcza. We've got this strange man. Dziwny człowiek jakiś tu przychodzi. He comes every day. Codziennie tu przychodzi. At noon. Po południu. And he stands before the cross. Stoi przed tym ukrzyżowany, przed krzyżem. And he says the same thing every day. I to samo codziennie powtarza. Jesus. Jezu. Is Jim. To ja, Jim. He said, what should I do? I kościelny się pyta, co ja mam z nim zrobić? The priest said, just let him alone. Ksiądz mówi, no to zostaw go, niech przychodzi. After several weeks, po iluś tygodniach, Jim stopped coming. Jim nie przyszedł. The sexton told the priest, i kościelny mówi do księdza, do proboszcza, I haven't seen that man in a while. No już go jakiś czas nie widziałem. I wonder if something has happened to him. Chyba się mu coś stało. The priest said, I'll see if I can find out. Ksiądz mówi, ja spróbuję go odnaleźć. Nearby was a Catholic hospital. Niedaleko stamtąd był katolicki szpital. He was there one day. I pewnego dnia on tam był. And he asked one of the sisters. I zapytał jedną z pielęgniarek. He said, "You know, we had this strange man coming to our church." Wiecie, przychodził do nas taki dziwak, trochę dziwny człowiek. His name was Jim. I nazywał się Jim. But he hasn't been there in a while. Ale już go jakiś czas nie było. We wonder. Zastanawiam się. Is he maybe in the hospital? Może w szpitalu jest. And the sister said, "Yes, I think he's here." A pielęgniarka mówi, "No, wydaje mi się, że je mamy go tutaj. Come with me. Chodź ze mną." And so she took the priest to a ward, where there were several beds. Aha, i zaprowadziła go do sali, gdzie stało kilka łóżek. And she said, "That man right over there." Mówi, to chyba będzie ten tutaj. His name is Jim. On się Jim nazywa. And she said, i ona mówi tak do niego. It's really strange. Bardzo dziwne. She said the other day. Bo ona mówi, któregoś dnia he said something to me about his visitor. Mówił do mnie, że ktoś go odwiedza. She said, we make every visitor sign a ona in. Mówi, my zapisujemy tu wszystkich, którzy odwiedzają. And state who they are going to visit. I piszemy, do kogo przyszli. And Jim has had no visitor. Ale Jim nie miał nikogo, kto by go odwiedzał. So I said to him, no to odpowiedziałam mu na to, what? What visitor, Jim? Jakiego ty miałeś, kto cię tu odwiedzał, Jim? You have had no visitor. Przecież nie miałeś nikogo, kto by cię odwiedził. He said, oh yes, sister. On mówi,
Siostro, oczywiście, że miałem. Every day at noon, każdego dnia po południu Jesus come, Jezus do mnie przychodzi and he stands at the foot of my i staje przy nogach mego łóżka and he says, Jim, i mówi, Jim, it's Jesus. To ja, Jezus. Let me tell you, Jesus is real. Chcę wam powiedzieć, przez to Jezus jest realny. And for those who hunger for him, i dla tych, którzy głodni są Pana, who seek him, którzy Go poszukują, who love him, którzy Go kochają, he will come On to them. Przyjdzie do takich ludzi. What did Jesus promise his disciples? Co Jezus obiecał swoim uczniom? Just before he went away, chwilę przed tym, zanim odszedł, he said, I'm gonna go away, mówi, ja muszę odejść, but I'm gonna pray the Father, ale będę modlił się i prosił Ojca. He is going to send you another comforter. I On pośle wam innego pocieszyciela. He is going to send the Spirit. On pośle wam Ducha. And he said, when he comes, i mówi, kiedy On przyjdzie, we will come to you. To On przyjdzie do was. Think about that. Pomyślcie o tym. When we come together in a Pentecostal kiedy service, przychodzimy razem na zielonoświątkowe nabożeństwo, we worship God, i uwielbiamy Pana, Jesus Christ himself, Jezus Chrystus osobiście przychodzi, aby nas spotkać. Get your mind off of everything else. Wyłącz swój umysł od wszystkich innych rzeczy. And get your mind on Jesus. Lecz skup swoje myśli na Jezusie. Get your eyes on Jesus. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Expect him to be here, oczekuj, że będzie tutaj because obecny, he ponieważ will On be here. Będzie tutaj obecny. He will when we worship him. On był tu, kiedy uwielbialiśmy. When we put the things of the world aside, kiedy odkładamy rzeczy świata na bok, we do like David, i kiedy czynimy jak król Dawid, with everything in our heart and spirit, wszystko w naszym sercu, w naszym duchu, say, I will bless the mówi, Lord. Ja będę błogosławić Pana. I will bless the Lord. Będę błogosławić Pana. His praise shall continually be in my mouth. Jego chwała będzie wciąż na ustach mych. When you really do that, kiedy naprawdę to robicie. I mean, when you really concentrate, ja mówię do was, kiedy się naprawdę koncentrujecie and na tym worship him, i kiedy uwielbiacie Pana, he will come. On przychodzi. Somebody say amen. Jakby ktoś powiedział amen może, co? I like another of his psalms. Jeszcze inny psalm mi się bardzo podoba. In First Chronicles chapter 16. Pierwsza księga Kronik, 16 rozdział. Let me tell you what's happening here. Pozwólcie, że powiem wam, co się tutaj dzieje. Finally, after years of defeat, poprzez lata klęsk and separation from God, i oddzielenia od Boga, the Philistines had taken the Ark of God. Bo przecież Filistyni zabrali Arkę Przymierza. And they had done without the Ark of God. Then what? They had done without. They did not have the Ark of God. I Izrael nie miał Arki Przymierza. Through all the years of the reign of King Saul. Przez wszystkie lata panowania króla Saula. And now David is king. Teraz Dawid jest królem. And he said it's time to bring the Ark back to the house of God. I mówi, przyszedł czas, by sprowadzić Arkę Przymierza do domu pańskiego. You know, they made a mistake the first try. Za pierwszym razem popełniają błąd, to znacie historię. But finally David got it right. Ale w końcu robią to tak, jak należy. And the Ark of God came back to Jerusalem. I Arka Boża, Arka Przymierza wraca do Jerozolimy. You remember the Bible says, pamiętacie, Słowo Boże mówi nam, David danced hard że Dawid tańczył przed Panem wtedy. Why not? A dlaczego by nie? Something wonderful had happened. Bo stało się coś cudownego. And now they were shouting and rejoicing. I teraz krzyczą i radują się. There was joy in the city. I jest wielka radość w mieście. Because the Ark, the presence of God, ponieważ Arka, to ta Boża obecność przyszła do domu. This afternoon I watched an old, old video. Dzisiaj po południu oglądałem takie stare, stare wideo of a great evangelist in America. Pewnego wielkiego ewangelisty amerykańskiego. One night he is praying for the sick to be healed. Pewnego wieczoru zaczyna modlitwę o uzdrowienie nad chorymi. And there are hundreds of people. I przychodzi setki ludzi. Some of them crippled. Niektórzy z nich kulawi. And there's one little boy, 6 years old. Pojawia się mały, 6-letni chłopczyk. He has no bones in his leg. I w jego jednej nodze nie ma w ogóle kości. His legs are like rubber. Jego noga jest jak guma po prostu. He cannot even stand nawet nie może na niej stać.
The evangelist says, "Bring that boy to me." A ewangelista mówi: "Przyprowadźcie mi tego chłopczyka tutaj." He takes him up in his arms. I podnosi go i trzyma go w ramionach. And he shows the people. I pokazuje ludziom. His legs are just nothing. Jego noga po prostu może tak być owinięta. Just skin, no bones. Po prostu sama skóra, tam nie ma kości w środku. He shows them he cannot stand. I pokazuje im: "Zobaczcie, on nie może przecież nawet stać." And then he boldly declares. I wtedy odważnie deklaruje. Tonight God is going to heal this little boy. Dzisiaj wieczór Bóg uzdrowi tego chłopca. And he is going to walk. I on dziś będzie chodził. And he begins to walk around with that little boy. I zaczyna chodzić z tym małym. He's rubbing his little legs. Trzyma jego małą nóżkę. He's talking to him. I zaczyna mówić do niego. He's building faith in that little boy. Buduje wiarę tego małego chłopca. Son, the Lord's going to heal you tonight. Mówi: Pan ciebie dziś wieczór uzdrowi. And in a while he says, "Let's pray." A potem mówi nagle: módlcie się teraz. He lays hands on that boy. I kładzie ręce na tym chłopcu. And he prays. I zaczyna się modlić. And he prays. I zaczyna uwielbiać Pana, uwielbiać. After a while he sets the boy down on his feet. I w pewnym momencie stawia chłopca na jego nogi. And first he cannot stand. I na początku chłopiec nie może wystać. But then he begins to get strong. Ale potem zaczyna się umacniać. Everybody is still praying. Wszyscy ciągle się modlą. The evangelist is still praying. Ewangelista się modli i nagle możecie widzieć na tym wideo, że ten mały chłopiec zaczyna chodzić. Najpierw jeden, dwa kroczki, potem trzy kroczki. Po chwili stawia chłopca i mówi: teraz tu. And he says, "Come here." I mówi: chodź do mnie teraz. And the little boy runs. A mały zaczyna biec. You know what happened? Wiecie, co się dzieje? Oh yeah, the little boy got healed, of course. Oczywiście, że mały był uzdrowiony. But you know what happened? Ale wiecie, co się stało? People all over that great auditorium. Po całym tej potężnej sali tam. They began to shout. Ludzie zaczynają krzyczeć. They began to run. Zaczynają biegać. They were praising God. Zaczynają uwielbiać Boga. Why? Because the Lord Dlaczego? Had come. Ponieważ Pan stąpił. He had shown up. I objawił siebie. And now they could dance. I teraz oni mogą zatańczyć. We have it backwards. A my mamy na odwrót. In America we have it backwards. W Ameryce przynajmniej jest na odwrót. There are people who think, są ludzie, którzy myślą, if you shout, że jeśli będziesz dużo krzyczeć, if you run, jeśli będziesz biegać, if you dance, i będziesz tańczyć, if you're loud enough, i będziesz wystarczająco then głośny, God will show up. To wtedy Bóg się objawi. We have it backwards. Odwróciliśmy to. If we will follow the scriptural pattern, jeżeli będziemy szli drogą Pisma Świętego and worship God like David worshiped i uwielbiali God, Boga tak jak Dawid uwielbiał then Boga, God will show up. Wtedy Bóg siebie będzie objawiał. Then the ark will come back to the Wtedy house arka of God. Bo wraca do domu Bożego. The presence of the Lord Boża will be real. Obecność staje się realna. Then like David you can dance. I wtedy jak Dawid możesz tańczyć. Like David then you can shout. I jak Dawid możesz wykrzykiwać. Why? Because the Lord Dlaczego? Has come. Bo Pan jest, bo Pan nadszedł. Church, let's worship him. O, niech kościele uwielbiajmy Pana. I said, let's worship Powiadam him. Wam, uwielbiajcie Go. And if we'll worship him, a kiedy my Go uwielbiamy, he will come. To On przychodzi. Please read for us. Proszę, przeczytajmy teraz Verse 8 through 12. Od wersetu 8 do 12. Wysławiajcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ogłaszajcie wśród ludów Jego dzieła, śpiewajcie Mu i grajcie, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech ci, którzy szukają Pana, cieszą się z całego serca. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Wspominajcie cuda, których dokonał, Jego znaki i Jego rozstrzygnięcia. There are five steps. Mamy tutaj pięć kroków to spiritual worship. Do duchowego uwielbiania Boga. In these verses. Tutaj w tych wersetach. If we follow them. I jeżeli pójdziemy za tym. If we put them into practice. Jeżeli wprowadzimy to w praktykę. The Spirit of God will show up. Duch Pański objawi się pośród nas. Look at these steps. Popatrzmy teraz na tych pięć kroków. First one.
Po pierwsze, zaczynasz od wdzięczności za jego dzieła. Let's start over again. Jeszcze raz zaczniemy. Step number one. Po pierwsze, you began by giving thanks to God. Najpierw wysławiasz Boga za jego dzieła. Too many of us start our prayer. Zbyt wielu z nas zaczyna swoją modlitwę with complaints. Od marudzenia. Oh Lord, my arthritis. O może mój artretyzm. Lord, you know my children are just giving me fits. Panie, dzieci mnie tak niegrzeczne zawodzą. That's not where you start. Tak się nie zaczyna modlitwy. You want God to show up. Jeśli chcesz Bożej obecności, give him thanks. Dziękuj mu za wszystko. Jesus taught us to pray. Jezus powiedział nam, jak our się mamy Father, modlić. Which art in heaven, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Hallowed be thy name. O święcie imię Twoje. Amen. The first thing we do is lift him up. A więc pierwsze, co robimy, wywyższamy go. How do we lift him up? A jak się Boga wywyższa? By recognizing every good gift comes down from God. Przez to, że wiemy, że wszystko, co dobre, podchodzi od Niego. David is leading a great worship service. I Dawid prowadzi wspaniałe uwielbianie. And he says, give thanks unto the Lord. I mówi, o, wysławiajcie Pana, dziękujcie Panu. Make his deeds known among the people. Czyńcie jego dzieła znanymi, rozgłaszajcie je pośród ludzi. When we come to church, kiedy przychodzimy na zgromadzenie, let's sing songs of praise and thanksgiving. Śpiewajmy psalmy chwały, dziękczynienia. Let's have testimonies. Miejmy czas świadectw, where we can report, kiedy możemy złożyć taki raport. God has been so good Bóg był to me. Dla mnie dobry. He has supplied my every Bóg zaspokoi wszelką mą potrzebę. Listen to me tonight. Posłuchajcie mnie dziś wieczór. God has been better to us than we deserve. Bóg był dla nas lepszy niż na to sobie zasługujemy. That's what David said in another to place. Jest to, co w innym miejscu również Dawid mówi. If God had given me what I deserve, że gdyby Bóg dał mi to, na co zasługuję, he would have killed me. To już by mnie zabić musiał. But God is a God of mercy and blessing. Lecz Bóg jest Bogiem miłosierdzia i błogosławieństwa. And so it is not hard to say thank you, Jesus. A więc nie jest aż tak trudno powiedzieć dzięki, it Jezu. It is not hard to say thank you, Lord. Nie jest trudno powiedzieć dziękuję Ci, Panie. Start there. I tutaj w tym miejscu zaczynajcie. Begin your worship with thanks. Zaczynajcie swoje uwielbianie od dziękczynienia. Leave the complaints to when nobody is around. A marudzenie zostawcie, jak nikt was nie będzie słyszał. Nobody wants to hear your old troubles anyway. Bo nikt nie chce słuchać o twoich problemach. I've got too many of my own. Ja mam swoich dość. Let's don't talk about troubles. A więc chodźcie, nie będziemy o tym teraz mówić. Let's talk about thanksgiving. Pomówmy na temat dziękczynienia. Amen. Amen. The second thing he said. Druga rzecz, którą mówi. And I like it. I to mi się podoba. He said, sing unto the Lord. Mówi, śpiewajcie mu, śpiewajcie Panu. Oh, come, let us sing. O, przyjdźcie i śpiewajmy Panu. I believe. Ja wierzę. Singing is probably the second most important thing we ever do. Że śpiewanie jest drugą najważniejszą rzeczą tutaj, jaką możemy zrobić. I had a man come to my church years ago in San Antonio. Lata temu, kiedy byłem pastorem w San Antonio, przyszedł pewien człowiek. He was not a member of my church. Nie był członkiem naszego zboru. But he would visit every once in a while. Ale raz na czas się pojawiał. And he said to me one Sunday. I pewnej niedzieli mówi do mnie. Preacher, I come over here to hear your sermons. Kaznodziejo, ja tu przychodzę, żeby słuchać twoich kazań. And I come over here to hear your stories. I przychodzę, żeby posłuchać twoich opowiadań, historii. He said, I didn't come over here to sing. Ale nie przychodzę tu śpiewać. You waste too much time singing. U was za dużo czasu się marnuje na to śpiewanie. I said, listen, friend. Ja mówię, przyjacielu, posłuchaj mnie. You want to hear me preach? Jeżeli chcesz usłyszeć, jak ja głoszę. And you want to hear me tell stories? Jeżeli chcesz usłyszeć moje historie, które opowiadam. You better let me sing a while. To lepiej najpierw mi pozwól zaśpiewać. I love to sing unto the Lord. Bo ja kocham śpiewać Panu. Amen. Amen. I like it. You start your service with się singing. Podoba, jak zaczęliście tu nabożeństwo od śpiewania. People used to come to our Pentecostal churches. Ludzie przychodzą do naszych zielonoświątkowych zborów. Because of our singing. Z powodu śpiewu też. We sang like we meant it. We sang like we really meant what we were saying. My śpiewamy, śpiewamy z przekonaniem, naprawdę wierząc w to, co śpiewamy. Other churches. They just sang because the number was on the board. Inne kościoły śpiewają dlatego, że mają numer na ścianie, wiecie. In American churches. Tak jest w Ameryce. There was a board up here. Mają taką tabliczkę, wiecie. And it had some numbers on it. I powieszą sobie na niej numerki. And those were the numbers of the hymns. I to są numerki pieśni. We're going to sing 205 today. I będziemy śpiewać, what? 205.
A 2:05 dziś zaśpiewamy. And then we're going to sing 167. A potem 167. Thank God we don't do that anymore. Dzięki Bogu, że tak nie musimy więcej robić. That was singing by command. To było takie śpiewanie pod dyrygenturę. You don't have to command God's people to sing. Nie trzeba dyrygować Bożemu ludowi. We're ready to sing. My już jesteśmy gotowi zaśpiewać. The psalmist said. Psalmista powiada. Let us sing unto the Lord. Śpiewajmy Panu. And make a joyful noise. I uczyńmy radosny zgiełk. I'm glad he said joyful noise. O, podoba mi się ten radosny zgiełk. Some of us can't sing so good. Niektórzy z nas nie za bardzo umieją śpiewać. That's all right. To w porządku. God doesn't care. Boga to nie obchodzi. He still wants you to sing. On ciągle chce, żebyś śpiewał. Amen. Amen. I have. Did you tell about my grandchildren? I have six grandchildren. That's all I say. Mam sześć wnuczków. And I have five great grandchildren. I pięcioro prawnucząt. My grandchildren are grown. My grandchildren are grown. I one już są dość duże. And now they have babies. I teraz moje wnuki wyrosły i mają swoje dzieci. One of them is 5 years old. Jedna z nich ma 5 latek. She cannot sing. I ona naprawdę nie umie śpiewać. She's got beautiful red hair. Ma piękne rude włoski. And she's got beautiful blue-green eyes. I ma piękne zielono-niebieskie oczka. But she can't sing. No, ale śpiewać nie umie. But you know what? Ale wiecie co? When she sings, jak ona śpiewa, it's music to my ears. Dla moich uszu to jest muzyka. Oh, someday she'll learn to sing. Któregoś dnia się nauczy. But right now when I hear her no, ale sing, teraz jak ja ją słyszę, jak śpiewa, it's music to my soul. Dla mnie, dla mojej duszy to muzyka. Don't you know God is a grandfather? Nie wiecie o tym, że Bóg jest też dziadkiem? He's our grandfather. On jest naszym dziadkiem. We are his children. Nie, my jesteśmy jego dziećmi. And he loves to hear us sing. I on kocha słyszeć, jak śpiewamy. The psalmist said, i psalmista mówi, sing unto the Lord. Śpiewajmy Panu. Sing with a harp. Śpiewaj z całego serca. Thank God for guitars. Dzięki Bogu za gitarzystę. And for piano. I za piano. And for organs. I za organy. Oh, I love organs. O, I hope they come back to the church. Kocham organy. Myślę, że one wrócą do kościoła. We need to make as much noise as we can. Trzeba jak najwięcej tego zgiełku, ile się tylko da. He said, make a joyful noise. Radosny zgiełk uczyńmy przed Panem. Thank God. Dzięki Bogu. We have New Testament instructions mamy about that. Mamy też nowotestamentowe instrukcje co do Paul tego. Said to the Ephesian church, Paweł mówi do kościoła w Efezie. Speaking to yourselves with psalms and hymns. Mówcie między sobą poprzez hymny i psalmy. Thank God for hymns. Dzięki Bogu za hymny. I said, thank God for hymns. Mówię, dzięki Bogu za hymny. I learned more from hymns. Ja się więcej z hymnów nauczyłem. Than I did from preaching. Niż z kazań. When I was 7 years old, kiedy miałem 7 lat, the sermons went right over my head. Kazania mi przez głowę przelatywały. But the songs, the hymns landed right in my heart. Ale pieśni, hymny w sercu lądowały. I can still sing them today. I ciągle dzisiaj je mogę śpiewać. We're instructed. Zostaliśmy pouczeni. When you come together in the church, gdy przychodzimy razem przed oblicze Boże. Speak to one another with psalms and hymns. Rozmawiajmy między sobą przez psalmy i hymny. Singing and making melody in your heart to the Lord. O, śpiewaj i graj w sercu swemu Panu. Amen. Amen. I love it when we go to church. O, tak lubię, kiedy przychodzimy do zboru. And God's people get anointed to sing. I Boży naród jest pomazany, by śpiewać. I mean, there's a presence in the house. Mam na myśli, że jest ta Boża obecność w domu Bożym. There is a presence in the house. Że jest Boża obecność w domu Bożym. When God's people sing kiedy together. Kiedy Boży naród śpiewa razem. And make that joyful noise. I czyni ten radosny zgiełk przed Panem. Heaven comes down. Niebo wtedy schodzi na ziemię. Amen. Amen. When we sing, kiedy śpiewamy, we're also supposed to rejoice. Również powinniśmy się radować. Many, many years ago, wiele, wiele lat temu, a dear friend of mine, pewien mój drogi przyjaciel, wrote a great song, napisał piękną pieśń. And I've sung it 1,000 times. Śpiewałem ją 1,000 razy albo jeszcze więcej. And the name of the song is Learning to Lean. Tytuł tej pieśni był Ucząc się polegać na Tobie. Learning to lean, I'm learning to lean on Jesus. Uczę się polegać na Jezusie. We recorded the song. I nagraliśmy tą pieśń. My wife playing and me singing. Moja żona mi grała, ja śpiewałem. And we sent it to evangelist Jimmy Swaggart. I posłaliśmy ją do takiego ewangelisty Jimmy'ego Swaggarta.
And he listened to it. On posłuchał tej pieśni. And he sent the message back to us. I odpisał nam. He said, "It's a sad song." Mówi, to jest smutna pieśń. It's too sad. To jest za smutne. He said, "I'm not singing sad songs." A ja smutnych pieśni nie śpiewam. Well, it was a good song. A to była dobra pieśń. In fact, someone else recorded it. No i kto inny wziął i nagrał to? And for 19 months, it was the number one gospel song in the entire world. I 19 miesięcy stała się numerem jeden, jeśli chodzi o muzykę gospel. It's been recorded more times. Została nagrana więcej razy. Than how great thou art. Niż jak wielkimś ty. What a song. Co za pieśń. You know, sometimes. Wiecie, czasami. What's a happy song to Jimmy Swaggart? What's a happy song to Jimmy Czasami Swaggart? Dla Jimmy'ego Swaggerta radosną pieśnią. It's not a happy song to me. To co jest dla Jimmy'ego Swaggerta radosną pieśnią, but mi się nie wydawało radosne. Listen, any song. Ale wiecie co, każda pieśń, that magnifies the Lord, która wywyższa Pana, that God's people can sing together, którą może śpiewać naród Boży razem, that invites the presence of the Lord in, która zaprasza Bożą obecność tutaj, is a great song. To jest dobra pieśń. Walk with me into a congregation of 5,000 people. Wchodzisz na zgromadzenie 5,000 ludzi. And as we're walking in the back door. I kiedy wchodziliśmy przez tylne drzwi. A church that is filled with all of these people. Ludzi, kościół pełny ludzi. And they're singing. I śpiewają. Learning to lean. Śpiewają, uczyć się polegać na nim. O, uczę się polegać na Jezusie. Thank God we can sing together. Dzięki Bogu, że możemy razem śpiewać. And our songs touch the heart of God. Nasze pieśni dotykają Bożego serca. You know why they touch the heart of God? Wiecie, dlaczego pieśni dotykają Bożego serca? Because he told us to sing. Ponieważ on nam powiedział, byśmy śpiewali. He told you to sing, on mówi do ciebie, śpiewaj, siostro. You may never sing a song in song service. Może nie. You may never sing one song when they're having song service. Może nigdy nie zaśpiewasz tak, kiedy mają nabożeństwo. There are people in church. Ale są ludzie w kościele. Never sing. Którzy nigdy nie śpiewają. They just sit there. Oni sobie po prostu siedzą. Or stand there. Albo sobie tam stoją. Like this. Tak stoją. I'm not gonna sing. Nie będę śpiewał. You can't make me. Nikt mnie nie zmusi. That's all right. W porządku. You go ahead. Trwaj tak. Be that way. Bądź sobie tak. You'll go home empty. Pójdziesz do domu pusty. But those who sing, lecz ci, którzy śpiewają, will exalt and lift którzy up the wywyższają, Lord, wywyższają Pana, and he will come down. On do nich przyjdzie. When we sing, kiedy my śpiewamy, we are supposed to glory in the name of the Lord. To chwalimy, wywyższamy w imię Pańskie. That's what he said. I to jest to, co on powiedział. The psalmist said, psalmista mówi, we should glory in his name. Że mamy chwalić czy uwielbiać w jego imieniu. In the book of Revelation. W Księdze Objawienia. We get a glimpse of a great, great worship service. Mamy tam taką małą migawkę z wspaniałego, wielkiego nabożeństwa uwielbieniowego. It's gonna happen one uwielbieniowego, przepraszam. To się stanie któregoś dnia. Millions and millions and millions are gonna be there. Miliony, miliony, miliony będą tam. And they're gonna sing a great song. I będą śpiewać wielką pieśń. We try down here. My tutaj to trochę próbujemy tylko. But, oh, what it's going to be like up there. Ale to, jak to tam będzie wyglądać. They sing, thou art worthy, O Lord. Będą śpiewać, godzien jesteś, O Panie. To receive glory przyjąć and honor chwałę and i cześć power. I honor i moc. That's a great line. Co za pieśń. Thou art worthy, O Lord. O, ty jesteś godzien, to Panie, receive glory przyjąć and chwałę honor i cześć and power. I moc. Jesus Christ is the only one Jezus worthy to receive power. Przyjąć moc. A lot of people can be praised. Wielu ludzi może uwielbiać. We can brag on a lot of folks. A przepraszam, wielu because they have done good things. Wielu ludzi jest wywyższanych, uwielbianych, bo coś zrobili. But Jesus Christ is the Ale only one. Ale Jezus Chrystus jest jedynym, who is worthy to receive power. Który jest godzien przyjąć moc. And on that day, i w tego dnia, kings and queens, królowie i królowe, are gonna take off their crowns and lay them at the będą feet of musieli Jesus. Rzucić korony. And the church of all ages, a kościoły wszystkich wieków, is gonna sing, będą śpiewać, thou art worthy, on jest thou godzien, on worthy, jest oh godzien, o nasz Pan. Hallelujah. Hallelujah. And then step number four, a zatem czwarty krok,
Seek the Lord. Poszukujcie Pana. Seek the Lord. Szukajcie Pana. And His strength. I Jego mocy. I pastored for over 55 years. Pastoruję, jestem pastorem ponad 55 lat. I have at times tried to count up. How many times have I preached? Trudno mi już nawet policzyć, ile ja razy głosiłem. Thousands of times. Tysiące razy. In hundreds of places. W setkach różnych miejsc. And many times I've gone to the pulpit. I wiele razy stawałem za kazalnicą. Before I would step up to the pulpit, ale zanim wychodziłem za kazalnicę, I would tell my wife, mówiłem do mojej żony or whoever was sitting beside albo do tego, kto koło mnie siedział. I am so sick. O, tak się źle czuję. I just don't know if I can do this. Nawet nie wiem, czy dam radę skończyć kazanie. Please pray for me. Proszę, pomódlcie się o mnie. My wife finally said to me, a moja żona w końcu mówi do mnie, please don't tell me that anymore. Proszę, już mi przestań te rzeczy mówić. You scare me to death when you do that. Bo wystraszysz mnie zawsze na śmierć, jak tak mówisz. But I've gone on to that pulpit. Ale potem wychodzę za kazalnicę and without fail, i bez żadnego problemu as I began to preach God's word, zaczynam głosić Boże Słowo and exalt and magnify i wywyższam the Lord. Pana. And as I seek the Lord, i kiedy poszukuję Pana, what do I get? To co otrzymuję? I get His strength. Otrzymuję Jego posilenie. Don't you know? Nie wiecie? When you seek God, że kiedy poszukujecie you Pana, will receive Him, to Go znajdziecie. And whatever you need will i cokolwiek be in potrzebujecie him. W Nim odnajdziecie. Seek the Lord, poszukujcie Pana and His strength. I Jego mocy. When you come to worship God, kiedy przychodzicie, by uwielbiać Boga, maybe you don't feel like it. To może nie czujecie za sometimes bardzo you stay at home. Czasami o, lepiej so, było well, zostać w domu. I just don't feel like going to church tonight. O, nie czuję dzisiaj się, żebym chciał iść do kościoła. Don't you know? Czy nie wiecie? That's the very time you really że to jest need czas, to go kiedy właśnie najbardziej potrzebujecie iść. Come, seek his chodźcie face. Tu, przychodźcie szukać Pana. And you will receive his strength. I otrzymacie Jego posilenie. I promise you, ja Wam obiecuję. On the promises of God, w oparciu o Boże obietnice, if you come to church, że jeśli przyjdziecie do zboru, whether you feel like it or not, to czy czujecie się dobrze, czy nie, and you seek his face, i będziecie poszukiwać oblicza Pańskiego, you will go home blessed. To pójdziecie do domu błogosławieni. Szukajcie Pana. Oh, one of my favorite prayers. O, moją ulubioną modlitwą. And I pray it every day. I modlę się nią codziennie. Lord, I need you. Panie, potrzebuję Lord Ciebie. Jesus, I need o, Jezu, jak potrzebuję I Ciebie. Need you today, potrzebuję Lord. Ciebie dzisiaj, Panie. I need you right potrzebuję now. Ciebie teraz. That's what we're talking about. O, to jest to, o czym mówimy. If you seek the Lord, jeśli poszukujesz Pana, the Bible says he will not hide from Biblia you. Mówi, że On się nie będzie ukrywał przed Tobą. Amen. Amen. You can find strength. Możesz znaleźć posilenie. Isaiah put it in a beautiful way. Izajasz przepięknie to powiedział. He said, those who have hope in the Lord, on mówi, ci, którzy ufają Panu, will renew their strength. Będą odnawiać, odnowią swoje siły. I feel better. Ja już się czuję lepiej. I said, I feel better already. Mówię wam, ja się już lepiej poczułem. They that seek the Lord, o, ci, którzy poszukują Pana, those whose hope is in the Lord, tych, którzy nadzieję w Panu kładą, will renew their strength. Będą odnowieni w swej sile. Some of our hope tonight, nasze nadzieje dzisiaj, is in the wrong place. Są czasem w niewłaściwym miejscu. We have our hope in doctors, wierzymy w doktorów, and in medicine, wierzymy w lekarstwa, and in insurance, wierzymy w ubezpieczenia. Yeah, I have the same problems you have, ja mam folks. Te same problemy, co wy, nie zrozumcie. I understand that. Ja to rozumiem. But I've never been renewed by a doctor. Ale nigdy mnie doktor nie odnowił. My spirit has never been renewed by a pill or a medicine. Mój duch się nie odnowił przez tabletki albo lekarstwa. But I have renewed my strength in the Lord. Lecz ja odnawiałem się w mocy Pańskiej. Seek the Lord. Poszukując Pana. Put your hope in Him. Połóżcie swą nadzieję w Nim. And He will renew a On was odnowi. And then number five. I po piąte. You thought I'd never get there. A myśleliście, że nigdy tu nie dotrę, co? He says, "Remember his marvelous works." On mówi, wspominajcie na wielkie jego dzieła. Sometimes when I'm discouraged, czasami kiedy jestem rozczarowany, I just think about some of those old Bible stories. Czasami sobie myślę, przypominam te różne historie z Biblii. Like Moses at the Red Sea. Jak Mojżesz przed Morzem Czerwonym.
He's got the complaining children of Israel over here. Tutaj ma narzekających Izraelitów. He's got the armies of Pharaoh back there. A za nim armię Faraona. And he's got the muddy Red Sea right in front of him. I błotniste Morze Czerwone przed sobą. If there was ever a time to be discouraged, that was the time to be discouraged. Jeżeli byłby czas, żeby być rozczarowany, to tam. But he called on the Lord. Lecz on wzywa Pana. And what did God do? I co Bóg czyni? He delivered them. Bóg ich uwalnia. Think about that. Pomyślcie o tym. They say that's impossible. Mówią, że to niemożliwe. They say that Red Sea's only this deep right there. Mówią, że no, tylko takiej głębokości to Morze Czerwone było. So anybody could have waded across it. Właściwie każdy mógłby je przejść. I understand that. No, rozumiem. But it sure would be hard to drown the armies of Pharaoh in that much water. Ale na pewno trudno by było zatopić armię Faraona w takiej wodzie. That's really a big miracle. To by był dopiero cud. Amen. Amen. Our God has done marvelous things. Nasz Bóg czyni wielkie cuda. When they came to Daniel, i kiedy przychodzimy do księgi Daniela, and said, "No more can you pray to your God." I mówią, więcej nie wolno się modlić do Boga. The king has declared. Tak król nakazał. Anybody who prays to anyone other than the king. Każdy, kto będzie się modlił do kogoś innego niż król, is going to be fed to hungry lions. Będzie wrzucony na pożarcie głodnych lwów. What did Daniel do? Co czyni Daniel? 9 o'clock in the morning. O 9 rano. That first hour of prayer. Pierwsza godzina modlitwy. He got on his knee. On klęka. And he prayed to God Almighty. I zaczyna modlić się do Boga Wszechmogącego. Yeah, he knew there were probably spies listening. On przypuszcza, że ma szpiegów na za sobą. But he prayed anyway. Ale i tak się modli. Now that's trusting God. I to się nazywa ufać Panu. I said, that's believing God. Powiadam wam, to jest wiara w Boga. Of course they took him. Oczywiście, że go, że wchodzą tam. They starved the lion for 10 days. I 10 dni trzymają lwy głodne. They were hungry. Lwy są już głodne. They bound Daniel. I wrzucają Daniela. Cast him into the lion's den. I przepraszam, związują i wrzucają go lwom. And the king went home. I król idzie do domu. And he couldn't sleep. I spać nie może. Walked the floor all night. I chodzi całą noc. He's imagining what the lions did to Daniel. I wyobraża sobie, co lwy robią Danielowi. Early the next morning, he gets his sandals on. Rano szybko narzuca sandały. And he goes down to the entrance of the lion's den. I biegnie tam do tej dziury, gdzie są lwy. And he said, "Oh, Daniel." I mówi, Danielu. Has the God you serve continually? Czy Bóg, któremu ty ciągle służysz? Been able to save your life? Czy był mocen wybawić cię? And he said, "Oh, King, live forever." On mówi, królu, żyj na wieki. There's not a scratch on me. Nawet jednego zadrapania nie mam. They never touched me one Nawet time. Mnie nie dotknęły. We had a great night's sleep, oh, Miałem King. Bardzo dobrą noc. What a miracle. To jest cud. What a God. To jest Bóg. The Bible tells us. Biblia mówi. You want to get out of the dumps. Że, get out of your bad spirit. Że on wyciągnie cię z otchłani, ze złego. Just remember his marvelous works. Lecz wspomnij na jego wielkie dzieła. That's how you worship God. Tak się uwielbia Boga. You start off by thanking him. Zaczynasz od dziękowania mu. And you follow that up by singing songs of I praise. Zaczynasz mu wtedy śpiewać pieśni chwały, uwielbienia. And then you shout a little and glory I wtedy zaczynasz wykrzykiwać i chwalić jego imię. And when you don't feel like it, seek the Lord. I kiedy nie czujesz dobrze, zaczynasz poszukiwać Pana. And he'll give you his strength. A on ci daje posilenie. And then i zatem, i potem remember pamiętaj his marvelous words. O jego wielkich dziełach. We serve a great God. Bo wielkiemu Bogu służymy. We serve a great God. Mówię wam, wielkiemu Bogu służymy. He is worthy to be praised. On jest godzien, by być wywyższonym. And when we praise him, i kiedy my go wywyższamy, when we lift him up, kiedy my go chwalimy, wywyższamy, his presence will come down. Jego obecność przychodzi. Oh, magnify the Lord. O, wywyższajcie Pana. Oh, magnify the Lord. O, wywyższajcie Pana. And bless his name. I błogosławcie Jego imię.